Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować przepyszny, aksamitny, waniliowy deser z mandarynkami. Zapraszam do oglądania. Do przygotowania deseru potrzebujemy 1 budyń waniliowy o wadze 40 g, 1 galaretkę pomarańczową lub mandarynkową, cząstki mandarynek. Ja mam akurat mandarynki z puszki, ale do przygotowania deseru możecie wziąć 3 sztuki świeżych mandarynek, obrać i podzielić na kawałeczki. 1,5 szklanki mleka oraz 1 łyżkę cukru waniliowego. Rozpoczynamy od przygotowania miseczki. Ja mam akurat formę silikonową. Moja ma średnicę 20 cm. Wykładamy ją mandarynkami. Formę odkładamy na bok. Teraz bierzemy średniej wielkości garnek. Wsypujemy budyń. Wsypujemy cukier waniliowy. Wlewamy mleko. Mieszamy. Kiedy dobrze wymieszaliśmy składniki, garnek z mlekiem ustawiamy na małym ogniu. Mleko podgrzewamy. Kiedy mleko zacznie robić się gorące, wsypujemy galaretkę. Galaretkę łączymy z mlekiem budyniowym, zanim budyń zacznie gęstnieć. Wsypujemy galaretkę. Cały czas mieszamy. Galaretka musi się dobrze rozpuścić. Podgrzewamy na najmniejszym ogniu, żeby nic nam się nie przypaliło. Budyń zaczyna gęstnieć. Mieszamy cały czas, żeby nic nam się nie przypaliło. Budyń jest gęsty, wyłączamy ogień i cały czas jeszcze przez chwilę mieszamy. Gotowy budyń z galaretką, ściągamy z ognia, jeszcze przez chwilę mieszamy i przelewamy do formy wyłożonej mandarynkami. I tak przygotowany deser budyniowy zostawiamy do ostygnięcia, a następnie wkładamy do lodówki na około 2 godziny. Deserek gotowy. Deser odwracamy do góry nogami i delikatnie usuwamy formę. Deser wykonaliście w misce plastikowej, szklanej lub metalowej. Pamiętajcie, aby przed usunięciem deseru z miski na chwileczkę zanurzyć miskę w gorącej wodzie, tak żeby woda nie wlała się do środka. Deser gotowy.